Widzę, że Billy Bulldozer i Ed Koparka wciąż świetnie się bawią w naszym wesołym miasteczku. Oho, jest i Czarek Dźwig. Zobaczmy, co dzisiaj mamy do zrobienia. Dzisiaj budujemy samochodziki. Wygląda na to, że część elementów już tu jest, a resztę wystarczy przynieść. Świetna robota, chłopaki! Ale wciąż brakuje nam części. Musimy je znaleźć. Ed znalazł części od samochodzików. Świetnie! Powinniśmy je teraz zabrać na nasz plac budowy. A to co, Billy? Chcesz, żeby Ed najpierw pomógł ci i Czarkowi? Okej! Wspaniale, chłopaki! Czarek znalazł więcej elementów podłogi. Możesz je teraz załadować na swój bagażnik. Billy, Ed, Czarek ma części od podłogi. Rozładujmy je i złóżmy do kupy. Bardzo dobrze. A to co, Ed? Sądzisz, że możemy to załatwić szybciej? Wow! Tylko spójrz na to! To genialne! Już prawie gotowe. Czas zająć miejsce i wypróbować go. Ed i Billy, wsiadajcie do małych samochodzików, a Czarek do dużego. Trzy, cztery. Wow, świetna zabawa. Tylko ostrożnie. Hej chłopaki, przyłączyliście się do Czarka? Teraz jest dwóch na jednego. A to co? Kulki? Teraz dopiero będzie zabawa! Świetna robota, chłopaki! Do zobaczenia! Hej, gotowi na kolejny wspaniały dzień w wesołym miasteczku? Zaczynajmy więc! Tak jest, Billy Bulldozerze. Udało ci się zadzwonić. Zobacz, złapałeś coś do swojej szufli. Może to jest część nieukończonego pojazdu? Ale wciąż brakuje nam wielu części. Czy uda się nam je znaleźć? A to co, Ed?
Widzisz coś w tym namiocie? Miałeś rację. Koła! One muszą znaleźć się w naszym pojeździe. Billy znów działa. Na samą górę rampy. Wow! To mi wygląda na wielkiego loda. Hehe, to było ekstra. Hej, czarku dźwigu. Widzisz coś na diabelskim młynie? Ciekawe, co to za część. Połączmy je teraz razem. Świetna robota, Billy. To jest kabina, gdzie siedzi kierowca. Tak jest, chłopaki. Pracujmy razem, żeby złożyć te koła. A co robisz z tym wielkim lodem, Billy? Świetny pomysł, czarku. Powinien być na górze, żeby ludzie z daleka widzieli, że to lodziarka. Drzwi są już stawione. Czyli wszystko załatwione? Nie? Czegoś jeszcze brakuje? Szukajmy dalej, Reza. Hej, chłopaki! Czarek mówi, że coś może być na tej wielkiej huźdawce. Miał rację. Świetna robota, chłopaki. Tak jest. To zamrażarka pełna lodowych smakołyków. Załadujmy ją na naszą lodziarkę. Załatwione. A teraz czas na małe co nieco. Lody dla każdego! Nasza praca na dziś już się zakończyła. Czas na zabawę na diabelskim młynie. Dziękujemy wam wszystkim. Do zobaczenia. Oho, wygląda na to, że ktoś już jest gotowy na dzisiejszą zabawę. Witam cię, czarku dźwigu. Witam cię, Billy Buldożerze. I ciebie też, Edzie Koparko. Czy jesteście gotowi? Dobrze, zobaczymy, co dzisiaj jest do zrobienia. Wygląda na to, że mamy tu wielki basen z piłkami i wielką wyskocznię, z której można skakać do basenu. Ale jak tu dostać się na tę wyskocznię? Widzę tu początek rampy, ale nie wszystkie elementy są jeszcze połączone. Tylko skąd mamy wiedzieć, które części mają iść gdzie? Masz rację, powinniśmy dopasować je kolorami. Morski, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy i czerwony. Te elementy są na serio duże, Ed. Myślę, że będziesz potrzebować pomocy. Billy, pomożesz nam? Świetnie! Praca razem pozwoli nam skończyć ten projekt szybciej. Zacznijmy od samego dołu z fioletowym elementem. Następnie położymy ten ciemno-niebieski. Ten kolor też nazywają morski. Oho, następna część w kolejce jest pomarańczowa.
podczas gdy pod spodem jest niebieska. Myślę, że ta nie powinna tutaj być. Wow, to już się robi na serio wysoka budowla. Myślę, że możemy potrzebować pomocy Czarka, żeby dokończyć. Czarku, czy mógłbyś wciągnąć te części na rampę? Tak jest. Wiedziałem, że ci się uda. Pomarańczowy jest następny. Ale jak to wciągniesz, Czarku? Świetny pomysł. Połóż te części jedną na drugą, a Billy popchnie je na górę rampy. Ale którego elementu będziemy potrzebować? Już użyliśmy fioletowego, morskiego, niebieskiego, zielonego, żółtego i pomarańczowego, więc może czerwony. Tak jest, udało się, rampa jest już gotowa. Zaczynamy zabawę, tylko ostrożnie. To jest całkiem wysoko. Kto skoczy pierwszy? Wow, Ed, to wygląda na mega zabawę. Fantastycznie. Świetna robota, chłopaki. Kto chce jeszcze raz? Ale to była zabawa. Do zobaczenia później, moi przyjaciele!